Ejka, chyba już się znamy. Nadzoruję tu dostawy, przeglądy, naprawy i 100 innych rzeczy. Witaj na pokładzie. Nie wiem, czy się już przedstawiałam. Możesz mi mówić mama. Patrzysz właśnie na sploty. Używamy ich nie tylko do pakowania, ale też do identyfikacji. Przyjrzyj się bliżej. Widzisz to czerwone? To twoja krew. Sam, mówi Deadman. Skalibrowałem twojego Eudeka na podstawie zebranych danych fizjologicznych. Choć nadal działamy po omacku. Kiedy go wypróbujesz, przekonamy się, czy jesteście kompatybilni i będziemy mogli dostroić jego czułość. I jak? Przemyślałeś to sobie? Prawie samo Hiralium. Niegroźne tylko dla gości z Dooms. Tak niewiele potrzeba, żeby zjednoczyć świat. Żeby nas ocalić. Jestem kurierem. Nie interesuje mnie jednoczenie. Ani ocalanie. Ale zrobię, co będę mógł. Dla Amelie, tak? Słuchaj, Sam. Terminale, które ludzie Amelii budowali w miastach i wioskach mijanych podczas podróży na zachód, nazywamy węzłami. Są gotowe do użytku. Trzeba je tylko włączyć do sieci. W tej chwili mogą przesyłać tylko wiadomości głosowe. Po kablu albo bezprzewodowo. I małe ilości danych. Żeby dało się wyświetlić hiralogram, jego dane muszą być na miejscu. Amelie i inni Brydżysi, których tu spotkałeś, to lokalnie generowane hologramy. Tak dla jasności. Twoim zadaniem jest znaleźć węzeł, podpiąć Cupida i aktywować połączenie chiralne. Kiedy terminal połączy się z siecią UCA, będziesz mógł natychmiastowo przesyłać wielkie ilości danych. I dzięki temu połączysz nas ze sobą nawzajem i z przeszłością. Będziemy mogli poskładać w całość pofragmentowane dane, jakbyśmy mieli skamielinę i stworzyli z niej dinozaura. Historia ponad 4,5 miliarda lat Ziemi. Cała wiedza, którą odebrało nam w darcie śmierci, wróci w nasze ręce. I tak zyskamy bardzo potężną broń. Kiedy rozbudujesz sieć chiralną, będziemy mogli tworzyć hologramy. No i korzystać z drukarek chiralnych. Wkrótce można będzie przesłać przez sieć dosłownie wszystko. Ale nic prawdziwego. Nic, co ma duszę. Tylko kopie. Odbitki. Tak. I właśnie dlatego kurierzy zawsze pozostaną w cenie. Jeśli mamy się zjednoczyć, nie obędzie się bez pośredników. Jestem niezastąpiony, co?
Przecież wiesz, że twoja misja jest ważna. Szczegóły masz w terminalu wysyłek. Znajdziesz go na górze. Ładunek już czeka. Te buty wyglądają, jakby zwiedziły piekło. Mogę je zutylizować? Czekaj. Moment. Chcę, żebyś coś zbadał. Wynurzeni reagują na moją krew. Już nie pierwszy raz. Reagują? W jaki sposób? Dziwny. Masz dużo mojej krwi. Zbadaj ją. Dobrze. Przyjrzę się temu. Sam, mówi Ty Hartman. Twoim obecnym zadaniem jest rozbudowanie sieci stąd do węzła portowego. Tylko nie próbuj tego zrobić w prostej linii. Sygnał tak daleko nie sięgnie. Aby pokonać tę odległość, trzeba wykorzystać węzły. Pomyśl o wiązaniu lin, żeby je wydłużyć. Pierwszym z węzłów jest stacja Bridges. Rzuć okiem na zlecenie. Dokonaj dostawy i podłącz Cupida. Sam, podsumowania zleceń mogą zawierać kluczowe informacje. Przejrzyj je, zanim wyruszysz w drogę. Przygotowaliśmy dla ciebie linę i drabinę. Powinny się przydać na stromych stokach. Drabina może ci też posłużyć za most, jeśli będziesz musiał przekroczyć rzekę. Założę się, że właśnie rozmyślasz nad tym, jak ugryźć to zlecenie. Raz.
przyjemnej podróży. Sam. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Uważaj. Przyjemnej podróży. Sam, widzisz tamten znak? Też możesz jakiś zostawić. Wiadomość, ostrzeżenie, słowa zachęty. Cokolwiek chcesz. Sam, nawet najlepszym kurierom zdarza się stracić ładunek. Ale ty jesteś najlepszym z najlepszych. Radzisz sobie tam, gdzie inni polegli. Jeśli napotkasz na drodze opuszczoną przesyłkę, możesz ją wziąć i zanieść do odbiorcy. To łatwiejsze niż się wydaje. Nasze paczki dostają identyfikatory Bridges, żeby łatwo było je namierzyć. Twój odradek ma z kolei skaner, który wykrywa te identyfikatory. Czyli w skrócie, to ustrojstwo na twoim ramieniu będzie ci pomagało znajdować zapodziane przesyłki. Pamiętaj sam, każda paczka to obietnica, którą komuś składasz. Ten ktoś liczy na twoją rzetelność.
Dzięki za pomoc. Dobra robota. Przyniosłeś porzucony ładunek. Możesz go tu przekazać do analizy. Jeżeli gdzieś po drodze jeszcze jakiś znajdziesz, ale uznasz, że nie będziesz mógł go dostarczyć, oddaj go na przechowanie. Będzie sobie bezpiecznie czekał na innego kuriera, który go przejmie. Nawet jeśli przejdzie jeszcze przez kilkanaście par rąk, możesz być spokojny, bo zrobiłeś swoje. Pamiętaj, że długotrwała ekspozycja na temporal niszczy pojemniki. Nie stój w deszczu ani chwili dłużej niż musisz.
wszystko przez to cholerne wdarcie. Upadek Ameryki, tropiciele, wszystko. Świat zmienił się nie do poznania. Ludzkość szukała drogi ucieczki jak szczury na tonącym okręcie. Ale przecież nie ma dokąd uciec. Długo tak nie pociągniemy. Jeśli mamy przetrwać, musimy znaleźć inną drogę. Musimy się uporać z wynurzonymi, z wdarciem, z całym tym burdelem.
właśnie dźwięk. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator wizy. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Ładunek zgodny. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Dziękujemy. Wszyscy odczuliśmy stratę centralnego. Nikt nie wiedział, co to znaczy dla organizacji. Albo dla UCA. Albo dla nas. Ale oksytocyna pomoże zmniejszyć napięcie. Niedługo wrócimy do normy. Pokaż. Okej, dobra. Bardzo ci dziękujemy. Nie jest idealnie, ale na razie nam wystarczy. Jesteś z drugiego zespołu. Gdzie pozostali? Nie żyją. Była rozpróżnia. Niemożliwe. Wszyscy zginęli? I co, przysłali cię tu samego? Gdyby chodziło tylko o przesyłkę, w pół biedy. Kurierzy czasem tu wpadają, ale... Drugi zespół miał przynieść Cupida i podłączyć nas do sieci. Czekaliśmy na pomoc 3 lata. 3 cholerne lata! I przysłali jednego gościa. Kurwa, kurwa, kurwa! Powiedz chociaż, że masz coś poza oksy. Mam Cupida. Co? Serio? Więc to prawda. W końcu ją uruchomili. Wygląda na to, że zesłali mi cię bogowie. No, na co czekasz? Włącz nas do tej sieci.
jesteśmy już połączeni z węzłem stołecznym. To naprawdę się dzieje. Tak jak obiecała Amelie. W końcu możemy wykonać nasze zadanie. Hej, zmierzasz na zachód, tak? Wielu ludzi ucieszy się na twój widok. Pewnie skończysz dopiero na wybrzeżu, nie? To znaczy, że poznasz Amelie osobiście. Oj, to będzie coś naprawdę... Ja jej nie poznałem. Widziałem tylko holowiadomości do pierwszej ekspedycji. A w każdym razie uważaj na siebie w drodze. Kręci się tam sporo złych ludzi. Podobno więcej niż dobrych, ale tobie nie muszę tego mówić. Dzięki, Sam. Podłączając tę stację do sieci chiralnej, zapewniłeś jej bezpośredni kontakt z węzłem stołecznym. Jasne. Co dalej? Na zachód od stacji znajdują się konstrukcje, wzniesione przez poprzednią ekspedycję. Za nimi jest twój następny cel. Węzeł portowy. Leży na brzegu jeziora, powstałego po pierwszej rozpróżni. Twoim zadaniem jest połączenie węzła portowego i stołecznego. W tym celu musisz wykorzystać nasze placówki jako dodatkowe punkty orientacyjne. Są konieczne do ustanowienia stabilnego połączenia ze względu na odległość. W tej sytuacji mówimy o centrum dystrybucji i elektrowni. A gdzie powinieneś udać się najpierw? Zacznij od centrum. I tak trzeba tam dostarczyć pewien ładunek. Zajrzyj do pobliskiego terminala dostaw. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Ciężka praca się opłaca. Dzięki zwiększeniu zasięgu sieci możemy ci teraz zaoferować dodatkowe materiały, a także wsparcie. Przydadzą się. Ładunek. Sam, użyj assemblera, żeby zbudować skrzynkę. Szafki z plotów służą do wymiany ładunków z kurierami.
By zbudować skrzynkę, musisz użyć assemblera. To oczywista oczywistość, ale jeżeli go nie masz, będziesz musiał go sobie stworzyć. Assembler w ogóle działa. Udaj się w miejsce, które wyznaczyłem i zbuduj tę skrzynkę. Na pewno tam trafisz, jeśli od czasu do czasu zerkniesz na mapę i kompas. Użycie broni dozwolone. Na miejsce. Świetnie. Kiedy będziesz gotowy, uruchom assembler. Użyj go, żeby wybudować skrzynkę we wskazanym miejscu.
opcję wspólna szafka, aby móc przekazywać ładunek oraz sprzęt innym kurierom. Wybierz opcję wspólna szafka, aby móc przekazywać ładunek oraz sprzęt innym kurierom. Jeśli masz dość zapasów, dlaczego się nimi nie podzielić? Pomóż innym, a oni pomogą tobie.
Thank you.
Ugh.
Krysto.
Nie wiem. Dzieciak nie domaga. Nie przejmuj się. Jego funkcje chwilowo nie działają. Ale przywrócimy je. Przynieś go do centrum dystrybucji, to zrobię mu przegląd. Tylko szybko. Eude, obudź się. Thank you.